Halo? Jest numer 3130, bo to jest Carnival? Nie. Dark Arcanum. The Carnival. Ale obrzydliwie powiem o tym, jak już tak... Więc no, witamy z powrotem w Hidden Objectach. Kończą mi się powoli te, które sobie odłożyłem. Kiedyś z kilku bundli. Trzeba będzie się opatrzyć w nowe. No więc, witamy w kolejnym Geraniplex, co? Artifax Mundi. To podobnie, bo to AN, a to AM. Heh. Dawno nie mieliśmy w sumie... Nie, dobra. Poprzednia gra Hidden Object też była quasi-horrorowa, bo poprzednie były 9 poszlak, oddział zamknięty, ale mi prześwietliło gębę. Nie jestem pewien, czy to jest dobre miejsce, żeby trzymać kamerę. Najwyżej się potem znowu przestawię. Ale zanim się ruszymy dalej, dajcie mi 5 sekund. Musiałem się upewnić, że wszystkie ustawienia działają poprawnie. Bo... Z początku w ogóle dlaczego nie było odcinka w święta? Między innymi dlatego, że były święta, ale... Na początku chciałem zrobić serię z Assassin's Creed Chronicles China, czyli tych gier platformowych, to 2,5D, może byłyby lepsze, bo w sumie nie cierpię open worldów od dłuższego czasu. Okazało się, że... Nie mogę ich włączyć. Z jakiegoś powodu Uplay nie odpowiada w ogóle na jakiekolwiek moje prośby, żeby zaczął kurde działać. Zawiesza się na instalowaniu Visual Studio sterowników i nie chcę puścić gry dalej. Jestem prawie pewien, że jakbym spiracił grę, to by zadziałała. Ale próbowałem już przez parę dni robić wszystko, nawet usunąłem wszystkie możliwe iteracje sterownika, który jest potrzebny i zainstalowania go ponownie. Nic nie działa, do tego jeszcze sobie spieprzyłem parę ustawień kamery, dlatego nie jestem pewien, czy ona tak powinna działać, jak teraz działa. I dlatego się martwiłem przez chwilę o mikrofon. Well. Zagrajmy. Na zaawansowanym jest mniej więcej to samo co zawsze. To nie ma większego znaczenia. Nawet nie wiem, po co go włączam. Polejcie mi fabułę, bo na razie niczego nie rozumiem. Strzelam, że będziemy detektywem, który ma odnaleźć matkę gównioka. Nie chcę samouczków. Z dziewczynką myślałem, że to był chłopiec. Can you find my mommy? Just in time, detective. The park's on lockdown. Girl's mother disappeared without a trace. Usually it's the other way around, but this case has been weird from the get-go. I had a bad dream about a very evil place. And now my mommy is lost. The missing woman's name is Susan Jones. I'll keep her daughter in my personal custody while you interview this so-called manager. He's waiting for you. At least he better be. Here, take this photo. It's my mommy. Please help her before something bad happens. Zginęła Susan Jones, matka tej biednej dziewczynki. Muszę jej pomóc. Skoro muszę, pierwszy ślad. Widać, że to jest jedna z tych starszych gier.
chociażby przez to, że to są modele 3D dość niskiej jakości i o bardzo niskiej ilości klatek animacji. Dobra, ruszmy się. Niemal wróżbita, dom strachu w diabelskim młynie. Nigdy w sumie nie byłem w takim miejscu. Za to widziałem je w tylu settingach horrorowych, że raczej nie mam zamiaru. Widziałem kilka razy, jak się cyrk rozstawiał. Może raz nawet byłem w cyrku, nic z niego nie pamiętam. Najpewniej był tak zapchany, że nic nie widziałem. Atrakcje wydają się nieszkodliwe, ale czuję, że coś tu jest nie tak. Skoro tak czujesz? Dzień dobry. Excuse me. Co? Co? That was weird. Zauważyliście, że mamy polskie napisy na teksturach i jak gra przeszła w filmik, to tak śmiesznie przeszły w angielskie, no bo byłoby głupio robić filmiki dla każdej wersji językowej. Bilety? Możemy coś tutaj wyszukać. Jak się bardzo wkurzę, to skrakuję sobie tego to Assassin's Creed Chronicles, bo jak się tak nie dam, jak kupiłem te gry po to, żeby je przejść, a nie po to, żeby były niegrywalne i żeby nie dało się w ogóle tego naprawić. Ubisoft. Monaco? Ej, kojarzę tą nazwę, ale chyba nigdy nie grałem w Monaco. Co to jest? To są pary, ale też trochę inaczej działające. Czym jest rząd kolumn na symbol, ten wskaźnik? Spróbujmy go napełnić i zobaczymy, co się stanie. Da się na skos robić? Da się. Nie da się nie sąsiadujących, ale na skos najwyraźniej się da. Symbol jest wymaksowany. A, możemy w ten sposób zhakować wszystkie po danym symbolu. Rząd i kolumna są samotłumaczące się. A te złote są... Te z tłem specjalnym znajdują nam przedmiot. Cool. Jak to ściągnąć niżej? A, w ten sposób? Nie. Nieważne. Załatwione. Poszło. Guzik. To pograliśmy w Monaco, raczej zostaniemy przy ukrytych obiektach. Jest jednak trochę bardziej cool. Mechaniczna, automatyczna wróżka. Przepowiada przyszłość, ale jedynie za opłatą. Masz guzik. Pieniądz. Poznasz wysokiego bruneta, ale zachowaj czujność. To jego właśnie należy się obawiać. Bardzo dziwna wróżba. Zazwyczaj są bardziej losowe. Dzika bestia z Afryki, ale wesoły ten lew Alex. Czy tam Leon?
Ale stary plakat, ktokolwiek go powiesił, musi żyć przeszłością. Stary borocznik, ale nie wygląda na aż taki stary. Może dlatego, że polskie napisy są doklejone troszeczkę bez stylizacji. Nie otworzę tych dziwnych drzwi bez rączki. Jest to prawdą. Tu jest łączka, tak? Tak. Klamka leży za wysoko. Musiałabym się wspiąć jak małpa, żeby jej dosięgnąć. Okej, no to idziemy dalej. Oni kieras. Nie żeby coś, ale ja bym tego dosięgnął. Why is he running away? And why did he drop the key? Małpa. Jaka małpa? Małpka jest zdenerwowana. Muszę ją uspokoić. Inaczej nie pozwoli jej przejrzeć się przykutej łapce. A, jest przywiązana. Najpierw muszę ją nakarmić banabem. Pluszaki, dużo misiów, kotków i banan? Okej, okay, zagrajmy. Coś czuję, że to będzie jedna z tych... Oj, to będzie jedna z tych krótszych gier. Poszło. Kupić jakiegoś bundla. Unbelievable. The reflection has changed. Niemożliwe, przecież takie są, jakie było. To odbicie przeprawiają mnie o ciarki na plecach. Co tu się dzieje? Masz bana. Babana masz. The monkey's showing its foot, so now I can unchain it. O, proste. Mały pomocnik. Gdzie on spieprzył? Już niech mu nie zajdzie. Mamy okej. Okay. Słychać małpę? A, bo ja mam małpę tutaj. Dlatego tam było zasłonięte. Ej, zabawne. Ha, jeszcze wyskakuje z interfejsu. Jest zabawne, bo w Resident Evil 2 mamy małpę, która służy w bardzo podobnych celach. To nie tu. A, to jest noga. Dalej. Tu coś jest? A. Lina dla linoskoczka. Słoń na piłce. Siłacznie na ciężarka. Bidok. Co, czy to jest Kazimierz Kirski? Rolik z kapelusza. A, zapałka tutaj. Tworzyć kufer. O! Nie tu. A, widzę, dobra. Junglerowi. Gdzie jeszcze czegoś brakuje? Niestety. A, dobra, wiem. A, szpielka. Gdzie ta szpielka ma wejść? To ma być połykacz ostrzy? Nie.
balon. A, i tu jest okno. Czyli jednak połykacz ostrzy. Ale takich normalnych. Nie łykajcie igieł. Głupie i niebezpieczne. Co to jest? The missing woman, Susan Jones. What's going on here? To pod wpływem ciśnienia tak się rozpękło. Gabinet luster. Mapa. The carnival map. Now I'll know where to search for Susan. Bardzo mała mapa. Jakaś muzyka odpaliła. Co to jest? Nie wiem. Kansas 1975. Nagroda za wybitne osiągnięcia. Smutny zbieg okoliczności. Jim dostał tę nagrodę w tym samym roku, w którym zginęła Alice. To świetnie, że tutaj wlazłem bez dowiedzenia się, kim są ci ludzie. Co nie? Lekko chyba tą grę przyciszę. Drogą, jestem prawie pewien, że ta muzyka, która teraz leci, została najpierw skomponowana jako marszruta wyspy, tylko melodia grana w trakcie marszu przez wojsko. Później została zaadaptowana. O, jesteśmy. 24 kwietnia 1975. Nie żyje asystentka miotacza noży. Słynny miotacz noży nie trafił w tarczę podczas występu. Nóż ugodził Alice Baker, żonę i asystentkę Jima. Kobieta zmarła w ramionach ukochanego. Ten paskudny wypadek wydarzył się u szczytu kariery Jima i Alice. A to na pewno Alice. Skąd wiesz? Dalej. Upadek wesołego miasteczka. Od czasu śmiertelnego wypadku Alice Baker, wesołe miasteczko szybko straciło na popularności. Załoga musi zmierzyć się z wizją bankructwa, a Gibbons wciąż odmawia występów. W wypadku miasteczko było na skraju bankructwa. Myślałem, że straciłem wszystko, ale zostało mi jeszcze lustro. Lustro? O co w tym wszystkim chodzi? Wesołe miasteczko... 2001-7 czerwca. Wesołe miasteczko powraca. Niegdyś słynne, lecz zapomniane już dziś wesołe miasteczko Jima Gibbonsa ponownie otwiera swe podwoje. Gibbons, który nie występował od wypadku w 1975 roku, będzie jego kierownikiem. Jim się pozbierał i poświęcił się zarządzaniu tym, co zostało po wesołym miasteczku. Nie poddam się, mistrzu, twój plan zostanie wypełniony. Co? Mistrz. Ta tajemnicza osoba najwyraźniej dała Jimowi powód do życia. Ej, jakby to było takie częściowe nawiązanie do Enigmatis. Enigmatis miało strasznie dużo lore rozrzucone wokół gry. Nie cierpię lore, kiedy jest niewykorzystane i w ten sposób jest niewykorzystane. Mieliśmy tych kosiarzy, sługów Mefistofelesa, czy którego tam, Asmodeusza, i no pokazali nam tylko dwóch.
Nie pamiętam, czy czasem trzeci nie był też coś, nie coś? Nie, nie było. Ale mieliśmy ich wszystkich chyba nazwanych z imienia. Miałem przez pewien krótki czas nadzieję, że ten gość z dziewięciu poszlak jedynki jest jednym z kosiarzy. Raczej nie. A jak tak, to za bardzo to ukryli, że on zauważył. Może to będzie takie pełniejsze nawiązanie, bo to jednak jest Artifex Mundi samo w sobie, a nie firma, która była przez nich wydawana. Okej, okay, zacznijmy dalej. Osławiony Jim Gibbons powraca 5 czerwca 2001. 25 lat po straszliwym wypadku emerytowany miotacz noży powraca do miasta z nową załogą. Postanowiłem wskrzesić swoją trupę, mówi Gibbons, ponieważ wesołe miasteczko jest moją pasją i poza Alice jedyną miłością mego życia. Nie zamierzam jednak nigdy powtarzać niefortunnego przedstawienia. Starsi czytelnicy mogą jeszcze pamiętać żonę Jima, Alice Baker. Nie mieli wspólnego nazwiska? Ciekawe. Została śmiertelnie ugodzona nożem podczas cieszącego się największą sławą i wyjątkowo niebezpiecznego występu znanego pod nazwą Ślepy Miotacz. Poranna gazeta. Jim przysięga, że po śmierci jego ukochanej Alice przedstawienie ze ślepym nożownikiem nie zostanie już nigdy powtórzone. Kierownik lubi sobie wypić. Ciekawe, jakie wspomnienia próbuje utopić w kieliszku. To nie jest nawet podobna szklanka do mojej, ale no... Ale dziwny zbieg okoliczności, co nie? Co tu jeszcze mamy? Czerwony nos zdaje się służyć za klucz. Niestety nie ma go tutaj. Ślepy Jim i nieustraszona Alice. Wyjątkowy pokaz rzucania nożami. Tylko 3 wieczory w Kansas. Arena Carnival, kwiecień 1975. Wiele lat temu Jim Gibbons, kierownik wesołego miasteczka, był miotaczem noży. Asystowała mu piękna Alice Baker. Okej, okay. Jako że dopiero co miałem 4 godziny streama prawie i już tak trochę jestem zmęczony też po świętach, to może tutaj się na dzisiaj zatrzymamy. Nie żebym normalnie zrobił odcinek dłuższy, ale... Tak. Mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie lajki, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochani dzieci Boże, ja kiedyś na pewno tego asesyna naprawię i zagramy. Siema.